Witam bardzo serdecznie, jestem Wojo. Na serwerze Discord jestem Polisbojem. Zajmuję się porządkiem na czatach tekstowych na Discordzie. Chciałbym wyjaśnić, na czym polega zasada konkursów Przerysuję Cię. To bardzo proste. Kaeru, czyli autorka filmów na YouTubie Jak Rysować Mangę, przerysuje Was obrazek. Jak można dołączyć do tego konkursu? Wyjaśnię. Są dwa sposoby. Jeden z nich to dołączenie do kanału Discorda poprzez link, który jest w opisie. A drugi sposób jest to użycie QR-a, który znajduje się w górnym prawym rogu ekranu. Zeskanuj go smartfonem i dołącz do naszej społeczności. Następnie na serwerze Discord musisz potwierdzić swoją rangę wiekową, aby mieć dostęp do kanału Przerysuję Cię. Tam powinieneś przesłać swoją pracę. Następnie Twoja praca będzie uczestniczyła w konkursie do najbliższego losowania. Oczywiście obowiązują zasady dotyczące konkursu. Jeżeli wyślesz dwie prace do tego konkursu, to tylko będzie wzięta pod uwagę ta praca, która zostanie przesłana jako pierwsza. Styl pracy jest absolutnie dowolny, nawet nie wymaga kolorów. Najważniejszą zasadą jest jednak to, że Wasze prace nie mogą zostać przerysowane. Wtedy ta praca będzie nieuwzględniona. KRU oraz administracja sprawdzi Waszą pracę, czy została przez Was narysowana. A teraz posłuchajmy, co KRU ma nam do powiedzenia. Ojej, dziękuję Wojo, z przyjemnością coś Wam powiem. Może zacznę od tego, że nieco nam się przesunął ten odcinek czwarty. Z tego względu, że po prostu zaczęło brakować mi czasu i nabrałam więcej zleceń, niż byłam w stanie tak naprawdę zrealizować, ale wydaje mi się, że już jestem na półmetku i powoli wykopuję się z tego dołka, do którego sama się wpakowałam. Ale wracając do Przerysuję Cię, w tym tygodniu została wylosowana praca użytkownika Session, więc siedź spokojnie i poczekaj do końca, a wtedy może coś ciekawego się tutaj utworzy. Jak zawsze w trakcie rysowania staram się coś Wam powiedzieć, więc myślę, że ten tydzień poświęcimy na temat, jak lepiej rysować. Czyli rysujesz pracę i w efekcie końcowym uświadamiasz sobie, że coś poszło nie tak. I pytanie, o co tutaj tak właściwie, co tutaj się stało? I chciałam omówić pewne ćwiczenia proste, które mogą wesprzeć Waszą poprawę rysunku. Mowa tutaj nie wyłącznie o rysowaniu postaci, ponieważ postać to jest tak właściwie góra lodowa, a tym całym dołem lodu to jest perspektywa, oświetlenie i kompozycja, czyli najcięższe tematy, jakie można sobie wymyślić w rysowaniu mangowym. W sumie nie tylko mangowym, ale jeżeli w mandze skupiamy się po prostu na rysowaniu postaci, to w końcu mamy problem z narysowaniem tego tła. Więc myślę, że to właśnie tym ćwiczeniom, które tutaj wyjaśnię, będziecie w stanie tworzyć zachwycające rysunki. Dla początkujących są pewne dwie metody, które można zastosować. Pierwszą z nich to jest rysowanie ze wzroku, czyli patrzymy na to, co chcemy rysować. Nie przykładamy kartkę i kopiujemy, tylko przerysowywujemy to, co gdzieś tam jest. I to jest jedna z metod, która może bardzo pomóc w ukształtowaniu naszego rysunku. Następnie możemy rysować w trójwymiarze różne sześciany albo wielokąty, no nie ma problemu, byleby to było coś kształtnego. Dlaczego w 3D? Ponieważ wtedy też musimy patrzeć na tą perspektywę, w którym miejscu znajduje się ten element, który będziemy rysować, a następnie po prostu oznaczamy, nie wiem, jakąś strzałką, czymkolwiek, padanie światła i właściwie idzie z górki. Teraz tylko pytanie, która metoda jest lepsza, ta pierwsza, czyli przerysowywanie czegoś, co już jest, czy po prostu rysowanie w przestrzeni 3D? Rzecz jasna, to drugie, ponieważ jak już wiemy, jak rysować poprawnie w 3D, to automatycznie proporcje i perspektywa są wtedy dla nas bardzo proste do przedstawienia. Wtedy jedyną trudnością zostaje tak właściwie to światło, które sami musimy ustalić, z której strony będzie padać.
Ale to nie tak, że mówię, że macie wybrać drugą metodę, bo jest lepsza. Nie, jak najbardziej możecie również wykorzystywać tą pierwszą, żeby po prostu wyćwiczyć swoją rękę w rysowaniu. W końcu, jeżeli coś przerysowujecie i coś za pierwszym razem nie wyjdzie, to powinniście narysować to jeszcze raz i jeszcze raz, aż do momentu, kiedy rysunek będzie Was satysfakcjonować. Właściwie tutaj wszystko opiera się na tym, że musicie poznać pojęcie nauki, wtedy będziecie mogli bardzo łatwo przedstawić swoją pracę. W końcu perspektywa to jest ciągłe myślenie, nie rysowanie po prostu od tak, że a tu będzie kreska, tam będzie kreska i to będzie moja perspektywa i koniec, kropka. Nie, perspektywa to jest taki temat, który powinien być jak najbardziej tutaj w sposób definicji zrozumiany. To samo tyczy się padania światła. W końcu światło nie może padać z każdej strony, no chyba że rysujecie, nie wiem, że z każdej strony stoi latarka i w każdym miejscu pada światło. No to wtedy możecie się jakoś obronić, ale jeżeli stoicie gdzieś na środku drogi i słońce pada, nie wiem, z lewej strony, no to rzecz jasna, z prawej strony będzie cień, a nie słońce. Oczywiście jest pewien haczyk i tutaj tym haczykiem są ćwiczenia i dodam, że talent tutaj nic nie ma do rzeczy, ponieważ każdy może się nauczyć rysunku. Wszystko zależy od tego, ile pracy włożymy w te nasze rysowanie. Dodam też, że dzienne zrobienie w kilka minut szkicu może jak najbardziej z biegiem czasu poprawić Wasze rysowanie i to da się zauważyć. Najlepiej zrobić jakiś stary szkic i nie wiem, po miesiącu ponowić jego narysowanie i później po kolejnym miesiącu jeszcze raz i tak w kółko, aż w końcu przyłożycie te wszystkie rysunki w linii równej i zobaczycie, że jednak coś tutaj się zadziało i jest właściwie lepiej. Więc te ćwiczenia proste, które tutaj są omawiane, jak najbardziej mogą Wam pomóc. Aby również ćwiczyć dobrze rysowanie, to powinniśmy tutaj wytrenować swoją rękę, a raczej nadgarstek, jak tutaj ma on się układać w trakcie rysowania. Czyli teraz omówimy kilka takich ćwiczeń, które wesprą Waszą technikę rysowania. Jako pierwsze ćwiczenie jest to odręcznie rysowanie prostych linii, czyli rysujemy proste linie, aż w końcu one będą rzeczywiście proste, a nie jakieś takie powyginane. I nie rysujemy od linijki. Nie, nie, w rysowaniu chodzi o to, żeby jak najmniej korzystać z takich zewnętrznych pomocy, czyli linijek cyrklów i innych cudów, czy jakichś takich... Są takie linijki, które mają różne kształty, tam kółeczka, no kółeczka to powiedziałam cyrkiel, ale są kółeczka, kwiatuszki, to nie. Ćwiczymy rękę po to, żeby samemu móc narysować równo kółko, linię i inne cudawianki. Więc pierwszym ćwiczeniem jest, tak jak wspomniałam, rysowanie prostych linii i opanowanie tego do perfekcji. Oczywiście podczas takiego ćwiczenia będziecie się mylić masę razy i będziecie bardzo sfrustrowani i będziecie bardzo źli na to, że Wam to nie wychodzi, ale nie przerywajcie i ćwiczcie dalej, w końcu będziesz w tym lepszy. Oczywiście wracając jeszcze do tych linii, to powinniście opanować swoją szybkość rysowania, bo nie chodzi o to, żebyście rysowali tą linię 5 minut. Nie, to ma być szybkim ruchem zrobione i pewnym takim ruchem. A nie, że rysujecie 5 minut, a później, o Jezu, robię jedną linię 5 minut, to jak ja będę rysować głowę? To minie 5 godzin, zanim narysujecie tą głowę. Nie, chodzi o to, żeby opanować szybkie ruchy ręką. Następnym ćwiczeniem jest rysowanie szybkich i zdecydowanych ruchów, czyli rysowanie łuków. I w przypadku tego ćwiczenia zasada jest taka, że rysujecie samą linię, tylko różnica jest w tym, że ona nie jest prosta, tylko ma być to łuk. I właściwie wielkość tego łuku nie jest ważna. Natomiast ważne jest to, żebyście opanowali równe narysowanie tego łuku, żeby Wam nie chwiała się ręka. I tutaj kolejną ważną informacją jest to, że ten czas rysunku również nie może być taki za długi. Po prostu macie zrobić łuki i się nie przejmować tym, jakie one są. W końcu wyjdą dobrze.
Następnym ćwiczeniem jest rysowanie fal, czyli ćwiczenie umiejętności płynnego rysowania. Ćwiczenie to jest dokładnie po to, aby nauczyć się rysować kształtów. Kolejnym ćwiczeniem jest rysowanie okręgów, czyli tak jak wcześniej powiedziałam, bez wykorzystania zewnętrznych przedmiotów, czyli cyrkli, macie odręcznie, bez pomocy tych urządzeń, narysować piękne okręgi. I tutaj technika nie jest ważna, znaczy nie macie rysować jednym ruchem tego okręgu. Możecie najpierw zrobić delikatny szkic, a następnie jednym ruchem poprawić ten okrąg. Nie ma problemu, jeżeli ten okrąg wyjdzie taki, no okrągły, to będzie wszystko ok. Chodzi o to, żebyście wy potrafili to narysować odręcznie. I właściwie to wszystkie ćwiczenia, jakie dla was przygotowałam. I pytanie, co teraz? Powinniśmy to jakoś podsumować, to co tutaj powiedzieliśmy. Zacznę od tego, że rysowanie to jest masa ćwiczeń i pełno wylania potu i łez, ale w końcu przyniesie to jakieś efekty, więc trzymam gorąco za was kciuki, a sposoby, jak się uczyć tego rysowania, czyli jak robić te linie, fale oraz okręgi, to myślę, że tutaj w opisie tego filmu dodam link do takiej pomocy, którą przygotowałam. Również widzimy, że rysunek idzie ku końcowi, więc myślę, że wyślę pracę tobie, Session, i wszystkim innym życzę powodzenia w rysowaniu. Gdybyście mieli jakieś pytania, no to śmiało do mnie napiszcie. Wysyłanie prac do kolejnego odcinka Przerysuję Cię to 27 czerwca, następnie wyniki losowania odbędą się kolejnego dnia, czyli 28 czerwca, a następnie piąty odcinek pojawi się 7 lipca. Więc nie bój się i weź udział w evencie Przerysuję Cię.